Pochwalony Jezus Chrystus, mamy majówkę. Chcemy się nią cieszyć, to jest dla większości z nas czas wolny i potrzebujemy też spojrzenia z mocą Bożą, z ogniem z nieba na nasze życie, na nasze serce. Więc Duchu Święty, nakarm nas dzisiaj swoją miłością, bo o miłości jest dzisiaj Ewangelia. Jezus mówi nam tak, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Dzisiaj słyszymy o tym, że jesteśmy kochani. Ty słyszysz, ja słyszę, jesteś kochany. Jest ktoś, kto kocha cię nad życie. To nie jest tylko taka miłość, bo miłość, tylko ktoś cię kocha nad życie. I to jest potwierdzone tym, że On oddał życie za nas, oddał życie za ciebie, za mnie, żebym mógł być szczęśliwy, żebym mógł być bezpieczny w Jego rękach. Cokolwiek przeżywamy, może jesteśmy zmęczeni dzisiaj, może urlop nas wykańcza, to wolne, a może jesteś taki, że właśnie się rozochacasz i jesteś cały po prostu w skowronkach tylko dlatego, że jest trochę, można się wyspać, poleżeć, a ktoś inny tej możliwości nie ma. Przypomnij sobie, że jest ktoś, kto ciebie kocha. Jest ktoś, jesteś kochany, jesteś ważny, ważna. Dzisiaj to są te słowa Pana Jezusa. On nas tak umiłował. Nie patrz, czy ty odpowiadasz na to, czy kogoś kochasz, ale że ty jesteś kochany. Ty jesteś kochany. Twoje serce jest objęte rękoma Pana Jezusa i On nas trzyma. Do Niego należymy. Jesteśmy Jego własnością. Zatrzymaj się dzisiaj na tym. Niech to będzie serce twoje, które doświadcza bezpieczeństwa i tym się podziel. Bądź taki dla innych, że ja jestem bezpieczny, bo jestem w ręku Boga. Ja jestem w Jego mocy, więc nic mi się nie może stać. Jest ktoś, kto oddał za mnie życie z miłości. A będzie to owocowało tym, że twarz będzie nasza inna, serce będzie inne, łagodniej będziemy patrzyli na rodzinę, na bliskich, bo jestem kochany. Więc bądź w tym doświadczeniu miłości. Jestem kochany. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo gorąco zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską. Mamy do niej tutaj link. A możemy też skorzystać z innej pieśni maryjnej, która jest tutaj. Miesiąc maj to bliskość Maryi. Przy Maryi, razem z nią. Do zobaczenia.